przewodnicząca marnowanie papieru oraz wycinanie drzew. Stawiła się oskarżona, nieodpowiedzialna konsumentka wraz z tym obrotem. Oskarżona, proszę postawić. Papieru i drewna, prawda? Kupuje i marnuje nasz cenny surowiec. Otwieram się. Panią nieodpowiedzialną konsumentkę o nieoszczędzanie i marnowanie papieru, nieoddawanie makulatury oraz zbieranie odpadów. I to się nazywają dobre argumenty. Czy obrona ma jakieś pytania do świadka? Proszę pani, panie świadka. Proszę się przedstawić. Co pani mają do przedstawienia w rozpatrywaniu tej sprawie? Czy obrona i prokurator mają jakieś pytania do świadka? Skoro nie mam tych pytań, zamykam to samowe końcowe. Powiedziane wszystko. Proszę więc o wymierzanie kary w postaci dożywotniego zbierania makulatury i czerpania papieru, a także o systematyczne zdobywanie wiedzy na temat świadomej konsumpcji. Wyrok w imieniu Sądu Najwyższego. Nieodpowiedzialną konsumpcję uważam za winną zarzucanych im zarzutów. Na korzyść oskarżonej, iż nigdy nie brała udziału w zajęciach z edukacji globalnej i nie była świadoma konsekwencji. Wskazuję nie papieru wyprodukowanego przy wykorzystaniu, ale proszę odrobinkę ciszej. Co najmniej 70% makulatur nowoczesnych, ekologicznych metodami, bezchlorkowymi, z energooszczędnych linii produkcyjnych. Szukanie na etykiecie znaków ekologicznych, drukowanie dwustronnych, opracowywanie i przerabianie materiałów na komputerze, niedrukowanie zbędnych wersji robotów. Proszę dać jej chusteczkę. A przechowywanie jak najwięcej dokumentów w formie elektronicznej. Jeżeli wydruki robocze są konieczne, zminimalizowane ich ilości i formatu. Ustawienie przy urzędach kopiująco-drukujących. Pojemników na papier. Z jednej strony używanie go jeszcze raz i oddawanie go do recyklingu. Stałe monitorowanie zużycia papieru w biurze i sposób postępowania z odpadami oraz pogłębianie wiedzy na temat odpowiedzialnej konsumpcji.